Pokój i dobro. Witam bardzo serdecznie na stronie kapucyni.pl. Na naszej stronie jest skrzynka modlitewna, na którą co tydzień spływa około 50-60 intencji. I dlatego stworzyliśmy wirtualny wolontariat modlitewny, WWM. Co to jest? Jest to grupa osób, obecnie jest to ponad 100 osób, które codziennie modlą się dziesiątką różańca w intencjach, które spływają na naszą skrzynkę modlitewną. Głęboko wierzymy, że Pan Bóg pragnie, abyśmy Go prosili, dlatego też te prośby do nas przychodzą. Ale jest ich, nie ukrywam, również bardzo dużo i dlatego zapragnęliśmy stworzyć grupę ludzi, która omadlałaby te intencje, które przychodzą do nas, która prosiłaby Pana Boga, by wręcz natarczywie nalegała, aby miał miłosierdzie w tych sprawach, które do nas spływają, o które ludzie proszą, abyśmy prosili Pana Boga właśnie o wstawiennictwo. Jeżeli pragniesz przyłączyć się do WWM, wirtualnego wolontariatu modlitewnego, zapraszamy, napisz do nas maila, podaj swoje imię, również będziemy mieli do Ciebie mail zwrotny, a odpiszemy, jak wygląda wówczas funkcjonowanie wirtualnego wolontariatu modlitewnego. Co tydzień przysyłamy do Ciebie informacje z propozycją dziesiątki różańca na najbliższy tydzień. Oczywiście jest to propozycja. Codziennie każdy może modlić się taką dziesiątką różańca, jaką uzna za słuszne. Ważne jest, aby prosić Pana Boga, aby jednak modlić się właśnie tą dziesiątką. Głęboko wierzymy, że Bóg pragnie naszej modlitwy wstawienniczej, dlatego te modlitwy do Pana Boga pragniemy zanosić. Co miesiąc, jako biuro prasowe, również spotykamy się w kaplicy, aby modlić się, odprawiać Eucharystię w intencjach, które spływają na naszą skrzynkę modlitewną, ale również, aby prosić o Boże błogosławieństwo dla Ciebie. Jeżeli pragniesz przyłączyć się do WWM, jeżeli pragniesz razem z nami modlić się codziennie dziesiątką różańca, zapraszamy, napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą, aby również wyjaśnić wszystkie szczegóły. Niech Pan obdarzy Ciebie pokojem. Brat Paweł Teperski, dyrektor Biura Prasowego Kapucynów.